Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. Słuchajcie, ogołocimy sobie te skrzynki do końca i ruszamy dalej z fabułką. Dobra. Fajnie. Ryżówka, piwo, wino. Piwo, wino, wódka. Rewela. Są kolejne trzy skrzynki. I wejście jeszcze wyżej, słuchajcie. Dobra. Ojeny. Co to za skrzynia? Serio? Ach. Mamy to. 30 skór cienia stwora. I 30 skór wilka. Piękna rzecz. Wiecie co? Zapisuję. Lecimy dalej. O. Wytrychy nam się kończą powoli, nie? Zielony nowicjusz. Jakieś pierścienie. Pierścień drewnianej skóry. Ochrona przed ogniem. Pierścień ochrony przed ogniem. Ja pierdzielę, ile kasy jest w tych skrzynkach. Obłęd jakiś, nie? Masakra. Biżuteria. Co my mamy? Pierścień. A mogę mieć dwa. Słuchajcie. To wrzucam to. A przy samym końcu, nie? Kurde. Ej, niedobrze. Dobra. Co tu? Sztućce. Pazury. Róg cienia stwora. Kły. Rewela. Bez i łap drabinę. Mało tych wytrychów. Zaraz sobie dokupimy, nie? Ile wlezie. Kurde, z takim kapitałem to. Gotowy na endgame. Właściwie. Tu są kolejne dwie skrzynki. I jeszcze wyżej wejście. Masakra. Zapisuję i lecimy. O, to bolało. Kurde, blade. Lewo, lewo. Prawo, prawo. Ok. Sztućce. 9000 monet bezużytecznych. No ale weźmy. Takie są zasady Gothica, nie? Zbieramy wszystko. Ja pierdzielę. Do czego to się może przydać? Nie mogę tego złapać, jakieś przyciągnąć? Nie mogę. Straszne. Mogę przytrzymać kontrol. Ale widzę, że to nie przyspiesza. O, z shiftem całe setki mogę przesuwać. No nie było tak źle. Okej. Kurde, no czemu pękają od razu? Ostatni. Udało się. Eliksiry. Piękna rzecz. Dobra, zobaczmy sobie, co jest na górze. Bez i totalny wygryw, nie? Warto było tu zajść. Jakoś tak odruchowo w ogóle tutaj skręciłem. Pamięć mięśniowa zadziałała. No dobra, tu jest pusto. Wszystko. Słuchajcie, wystarczyło nam wytrychów na styk. Ale mamy ograbione wszystkie te skrzynki. Dawaj, facet, dawaj. Masz jeszcze dwa piętra do pokonania, nie? Pyk. Super.
Okej, okay, fajnie, że te drabiny naprawili. O nie, czemu te drzwi są zamknięte? Nawet mi tego nie mówcie. Super. Wyłazimy czym prędzej. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. A co tu leży? Sztuka walki. Świecznik. Tu też jest skrzynka. Tryhardujemy? Cia. No dobra, jeszcze jedna próba, zobaczymy jak to pójdzie. Nie mam już dość tej papaniny. Tylko zachowaj to dla siebie, inni nie... Prawo, lewo... Prawo, lewo, prawo... Kurde. Wszystko wiem. Lewo, 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 prawo, lewo, lewo. Ludzie zawsze gadają. Sorry. No po prostu ostatnia skrzynka tutaj, no. Nie byłbym sobą, jak mnie nie otworzył. Lewo, 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 prawo, lewo, prawo, lewo. Jakieś napoje, jakiś amulet, o. Zobaczymy sobie. Ludzie zawsze gadają. Nigdy się nie nauczą. 15, 15. Mamy upgrade. O, myślę, że to całkiem fajnie wyszło. No super. Dobra. Pozamiatane, co? Dobra, wracamy do szukania kluka. Jeśli myślisz... On w ogóle przepadł, nie? Bartolo. Ej, no nie ma go tu, nie ma. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Zaopatrzę się w więcej wytrychów, zanim ruszę głębiej. Nie chciał. W zamczysko. Zaraz sobie zagadamy z Miltenem, ale najpierw musimy rozpracować sprawę z Krukiem. Ludzie zawsze. Żeby zamknąć tego questa, nie? Którego robiliśmy na obozie. Na bagnach. Skip. Za Gomeza! Za Gomeza. Mamki. 33 wytrychy. Biorę. Strzałek też mogę wziąć ze 100. Bo czemu by nie? Trzymaj. Coś takiego. Tego to nie będę sprzedawał. No, jeden taki mogę mu dorzucić. Czemu nie? Wszystko. To nam niepotrzebne. Jedna skóra wraca. Okej. Okay. On ma jeszcze tu całkiem sporo rudy. A ja mam dużo tego, tego. Co ty na to, koleżko? Skóra cieniostwora, wartość 100. Róg cieniostwora, wartość 500. Masakra. Kubek, talerz. Puchary. Jeszcze trochę. No i dobra. Koniec. Ale mamy bogatego bezimiennego, co? Strażnik. Strażnik. A gdzie jest kruk? Tylko zachowaj to dla siebie. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Chodź, to się chyba nigdy nie zmieni. No dobra, włazimy. I szukamy go na górze. Chciałbym być teraz w jego skórze. Zawsze. Siemano. Co ty tu robisz, chłopie? Dlaczego idziesz
stronę ściany po stole. Jeśli myślisz, że w dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, dziwne. Ale dobra. Witaj! To nie jest najdziwniejsze, co można zobaczyć w Gotiku, nie? Pomyślałem, że zdam ci raport. No dobrze. Lubię być informowany na bieżąco. Niestety, jeszcze nie wiem, co planują ludzie z Bractwa. To dlaczego zawracasz mi głowę? Aha. Tak to wygląda? Okej. Juhu. To się już wie, nie chciałbym być teraz jego zawsze to samo. Ach, co za nieudas. Dobra, wychodzimy. Fajnie, że Kruk się odnalazł. Liczyłem na to. Nie wiem, czy w tych innych pokojach jeszcze coś będzie. Sprawdzimy to sobie, ale nie w tej chwili. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Czyli co? Wydzieli na pełzaczy, tak? Po prostu. Jeszcze mamy kilku ludzi do zlania w nowym obozie. Myślę, że tam też moglibyśmy się przejść. Ale... może rozejrzę się za troszkę lepszą bronią, co? Nie będę ukrywał, że na pewno nam nie zaszkodzi. Najlepszy byłby dwuręczniak, ale nie chcę już marnować punktów w tej chwili. Chodźmy sobie tutaj do Stone'a. Za Gomeza. Niech będzie. Masz może coś tylko? O, tylko dla strażników. Co za chłop. Skip. Za Gomez! Mam kilka drobiazgów na Miecz bojowy. No to ja mam taki miecz. Ach, w ogóle nie ma z ciebie pożytku. Mniejsza z tym. Może Fisk coś będzie miał. Siekacz. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Torus. Idziemy szybko do Fiska. Najszybciej to chyba tędy. Musisz uważać. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Ile mamy rudy? 2758. Dochodzimy do Fiska. A Świstak przybija dechy do swojego domku, łata ścianę. Zawsze tak się dzieje. Za Gomez! Fisk. Miecz bojowy. Stalowy język. Miecz sędziego. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. To wszystko jest fajne, takie okej, ale... Niektórzy nigdy się nic lepszego od naszej broni, nie? Za go! Ale ma wytrychy. Mam już dość tej paplaniny. Weźmy je. Pewnie masz rację. No niech będzie. Koniec. Mam już dość tej paplaniny. Teraz mam taki dylemat. Idziemy do nowego obozu, czy idziemy do starej kopalni? Zawsze to samo. Może przejdźmy się do nowego obozu. Załatwimy tam wszystkie sprawy do końca. Herek! Myślisz, że taki twardziel z ciebie? Może spróbujesz szczęścia ze mną? Myślisz, że taki twardziel z ciebie? Może spróbujesz szczęścia ze mną? Chcesz dostać w czapę? Ciągle tylko bójka! No i mam niewykończony mieczyk. Może? Nara. Ale to się udało dzisiaj, całe złodziejstwo, nie? Super. Otwieranie zamków też moglibyśmy poprawić w sumie. Ale przyjdzie czas i na to. Na razie na spokojnie. Hop. Hop. Teraz jak my mamy iść tam? No, poszedłem zupełnie złą stronę, nie? Super. Cały ja. Chociaż nie, dlaczego? Tędy też tam dojdziemy. No jasne, że tak. A przy okazji skosimy trochę expa, bo się porespiły potworki.
Jest pierwszy ptasior. Na liście do sklepania. Teraz mamy jakieś tutaj krwiopijce. Jak one się odwracają fajnie w slow-mo, nie? Może byś się odwrócił, człowieku. Dobra. Skrzydła. Kto następny do golenia? Są ptaszyska. Jest jeden ścierwojak. Uściślając. I tu już nic więcej nie widzę na razie. Tam jest jakiś kretoszczur. Wolałbym przejść przez środek lasu, ale chodźmy przy brzegu tym razem. Bagienne ziele tu rośnie. Nie, to był twardzień. No i co? Ciap. Tam cały gang krwiopijców. Spróbuję je wytępić jakoś. A po drugiej stronie to pielce, to możemy sobie od razu zrobić test. Bezzy, ogarnij się, chłopie. Okej. Ach, hieny. Dramat z nimi, nie? Hop. O, znosi mnie prąd. Czemu dwa? Łaj, to już jest easy win. To ruszamy do nowego obozu. Jaszczurki. Gang goblinów. Ty, to są czarne gobliny chyba. No ta. Dobra, to uciekam. Za dużo ich jest na taką potyczkę. Bezzy kontra cały świat. O. Może tędy? Jest. Ej, wskakują tu. Ale jaja. Okej, trochę patologia się działa z ruchami, ale udało się. I co, wychodzimy przy nowym obozie, tak? To są te krwiopijce nieszczęsne, co tyle czasu mi zmarnowały. Super. No nawet był trafiony jeden. Okej. No pół levela mamy. Teraz tu. Padają jak muchy ci wrogowie, nie? Bez kitu. I nawet specjalnie mi nic nie robią. Tam jeszcze jaszczury. Zajrzyjmy sobie tu do domku najpierw. Hop. Dzban, pochodnia, gorzki chleb.
Nic tu nie ma w tych budynkach. W tym zatopionym chyba coś było, ale... A, dobra, idziemy. Idziemy, trzymamy się fabułki. Jaszczury. Trzy straszliwe jaszczury. Trzeci. Fantastycznie. Tam widzę jakiegoś kretołaka. O, a tam widzę eliksir. Pozbieramy loot. No jest, napój. Coś w wodzie się skryło? Nic nie ma. Szkoda. Tyle. Wchodzimy do obozu. Pierwsze co, rozprawimy się z Lewusem. I od razu z Ryżowym Księciem. Tak myślę. Najpierw się podleczę. Trofea. Eliksiry. Jedzenie. Pyk. Klawo. No i co? Jest plantacja ryżu. Kurde, no potężny się ten Bezi zrobił, nie? Bez kitu. Podoba mi się to. Od razu zupełnie inne odczucia z gry. Aha, świetny skok. Nie chciałbym być teraz jego skok. Lewus. Jesteś tu nowy. Sam sobie noś tę wodę. Tak się nie traktuje przyjaciół. Widzę, że muszę nauczyć cię dobrych manier. Dawaj. Spokojnie, spokojnie. Facet ma dość. Facet ma dość. No. Też mam dość takiego pajacowania. Bandzior. No i po walce. Hej, ty. Co, nie mogę tu wejść? Co tu ro... Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Jeszcze tego pożałujesz. Facet ma dość! Widzę, przecież widzę. Coś się stało? Bo ja nic nie widziałem. I co, ryżowy książę? Widzę, że w szoku, chłop. Ciągle szukasz guza? A ty? Co słychać, przyjacielu? Człowieku, czego chcesz? Zbieracze wyglądają na spragnionych. Zajmę się tym. Nie ma obawy. Miło mi to słyszeć. Ciągle szukasz chłop... Troszczysz się o pola ryżowe? Czemu pytasz? Szukasz pracy? Zwariowałeś. Jeszcze Horacego musimy znaleźć. I mu się pochwalić efektami. Horacy. Dzięki za pomoc. Wykorzystaj tę wiedzę wyłącznie w słusznej sprawie. Okej. Okay. Lewus dostał w czapę. Oni wszyscy dostali w czapę, a ja straciłem jeden punkt zdrowia. Jervis. Idziemy na tamę. Jeszcze wykidajło mamy po drodze, nie? Homer. Co, kolego? Pogadajmy lepiej o czymś innym. Ach, nic. Jeśli myślisz, że... Cifer, co słychać? Nasypaliśmy trochę piasku w machinę Gomeza. Pogadajmy lepiej o... Trzech zabitych strażników i mnóstwo towaru na sprzedaż. Trzeba to
opić. Jesteś jednym z ludzi, którzy bez przerwy napadają na stary obóz? Nie. Napadamy go tylko wtedy, kiedy się to opłaca. Gratuluję sukcesów. Co masz do zaoferowania? Nie, nie. To się już więcej nie powtórzy. Pytanie brzmi, co ty masz do zaoferowania? Interesują mnie wyłącznie poważne dostawy. Mhm. Balor powiedział mi, że interesuje cię bagienne ziele. Może. Masz coś na sprzedaż? Może. Nie chciałbym być... Dobijmy targu. Czego chcesz? Ach. Może. Nie no, to sobie zostawię. Ludzie zawsze gadają. Lepiej się w nic nie pakować. O. Świecznik. Ludzie zawsze gadają. Dawaj, trzymaj tryfy. Nie chciałbym być teraz w... Coś tu się dzieje, strasznego. Gotik się wysypał. Działa. Lepiej się do tego nie mieszać. Biorę na pewno bryłki. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Na pewno wytrychy. Broń dwuręczna. Mogę to pogonić. Żądło krwiopijcy. Niepotrzebne. Maczuga też nie. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Zobaczmy. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. O. Kolego, na takie rzeczy to cię nie stać. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. 5-6-2. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Dobra. Mamy deala. Co masz do zaoferowania? Nie, nie. Teraz w jego skórze. No to o tym już gadaliśmy, nie? Mordrak? Może. Ty to nie masz nic do zaoferowania. Dobra, chodźmy po topielca stamy. Czekaj, jeśli myślisz. Czekajcie. Balisidro. To się już więcej nie powtórzy. Sprzedałem całe ziele. A moje 200 bryłek? Proszę bardzo. Świetnie. Teraz Balkagan może mi... No wiesz... Miło było robić z tobą interesy. To nie ma problem. Nie powinieneś wierzyć. Opłaciło się. Ten kolega też ma 200 bryłek. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. O. Kiedyś czekaj! Lepiej się w nic się nie pakować! 200 bryłek. Czekaj. Te sztućce sporo warte, co? 200. Pyk. Fantastycznie. Zapisuję. I idziemy po topielca. Chlust. Bez i łeb na powierzchnię i płyniemy. Patrzcie, tam są budynki zatopione. No to jest chyba taki sztuczny zalew, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. O Larysa, jeszcze możemy skoczyć i powiedzieć, że sprzedaliśmy ziele Bala i Sidro. On będzie też chciał kasę, ale... Jestem w stanie zapłacić. Na tą chwilę jak najbardziej. Topielec poddamy. Schowaj ten łuk. Super. Ziu. O, ale skok. Szkoda tylko, że beznadziejny, ale poza tym to fajny. Lares. No jeszcze... Dobra, zaraz zdążymy jeszcze zagadać z Homerem, nie? Co się dzieje na bagnach? Wydzieli na pełzaczy. No, tak poboczne zadanka sobie powypełnialiśmy, nie? Jeśli myślisz, że... Masz jakąś kasę? Jak sobie. Nie. To mniejsza z tym. Hmm.
Lares. No trzeba na to jego wino uważać, nie? Przekazałem listę Diego. Świetnie. Rozmieściłem paru ludzi na drodze do starej kopalni. Strażnicy Torusa pewnie już gryzą ziemię. Napadliście na konwój? A gdzie moja dola? Pogadaj z Gornem. On coś ci da. Okay. Znam Gorna, ale on nie należy do waszej bandy. Jest najemnikiem, pracuje dla magów. Zgadza się. To on też maczał w tym palce? Czasem lepiej jest nie wiedzieć za dużo. Idź do niego po swoją nagrodę. Spoko. Mam dla ciebie 400 bryłek. Dobrze. Świetnie. To mi chyba wystarczy. Super. To walimy jeszcze do Gorna. Ludzie Gomeza nie mają tutaj wstępu. Spadaj. Sorry. Ludzie Gomeza. Ja pierdzielę, jaki natręt. Jeszcze. Ludzie. Serio? Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Ludzie. Idź. Jeszcze się cofnął, nie? Ludzie Gomez. Już? Dobra. Czekaj. Ale jazda. Krzykacz. Lepiej o czymś innym. Ale ma chillerę. Może. Ciągle su. Co ty chcesz się bić? Oszalałeś. Gorn. Gorn będzie tam. To nie mój problem. Tylko zachowaj to dla siebie. Tak jest. Gornie? Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Tylko zachowaj to. Jak to możliwe, że wziąłeś udział w napadzie zorganizowanym przez tę bandę? A kto twierdzi, że wziąłem? Skąd mógłbyś wziąć taką ilość towaru, gdybyś nie uczestniczył w napadzie? Naprawdę myślisz, że taką ilość towaru można zabrać po jednym głupim napadzie? To znaczy, że uczestniczysz w nich regularnie? Nawet gdyby tak było, nie mógłbym ci o tym powiedzieć. Lee dałby mi zdrowo popalić. Mm. Rozumiem. Do zobaczenia. Koniec. Patrzcie, Gorn ma 22 HP. Dobra. Chyba wszystko, nie? Po drodze do wyjścia jeszcze musimy zaczepić Homera. Ale to świetnie wyszło wszystko. Jestem zadowolony. A ciekawe, co on mi dał. Lekki miecz strażnika. Obrażenia 22. Lipa. Ryżówki, jakieś jedzenie. Aj. Homer. Zabiłem bestię. Świetnie, ściągnąłem tu kilku ludzi ryżowego księcia, którzy pomogli mi naprawić uszkodzenia. Nareszcie mogę się porządnie wyspać. Świetnie. To co, ruszamy teraz do obozu na bagnie. Ale bez jest potężny, nie? Jeszcze, żeby trochę lepsze bronie były w sklepach. Już ma 13 poziom w ogóle. Coś się stało? Bo ja nic nie widziałem. Kolego, no nie uciekaj, pobawmy się. No i po walce! No zwiał mi. Poza nagraniem, po tym jak się gra wysypała. Obóz na bagnie. O panie, to teraz mamy daleką drogę. Jeżeli pójdziemy sobie tędy, to, no to nic ciekawego nie spotkamy po drodze, nie? Nie obóz na bagnie. Idziemy do starej kopalni. O, to dużo bliżej jest. Chodźmy tutaj. Przepłynę przez te bajoro. I powoli już będzie czas się żegnać.
Tak, tam jest takie rozwidlenie na nowy obóz i na starą kopalnię. Lata robal. Zeksterminuję go. Pyk. Teraz lewo czy prosto? Może być lewo. Może być lewo, jak najbardziej. Tu już widać nawet starą kopalnię, nie? Ciekawe, jak nam będzie szło polowanie na pełzacze. No myślę, że sobie poradzimy, no nie powinno być większych problemów. Po tym, co widziałem w nowym obozie. Żeby jeszcze lepsza broń gdzieś na nas czekała. No dobrze kochani, na tym sobie poprzestaniemy. Ja dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczyska.